przejście podziemne. Ładnie jest. Pan sobie tutaj gra. Się zagrzejemy, bo zimno, minus 30. O, jakie fajne lokalne ciastka. Tak. Fajne takie. Jak orzeszki. No, wyglądają jak orzeszki, fajnie. Zobaczmy jeszcze pączki. Ciasta takie. Drożdżóweczki różne takie po 0,70 euro, centów. Kokosowe 70. I dalej torty, ciasta. O, takie galaretki fajne. Wychodzimy z podziemia i idziemy na dworzec. Niczym hala targowa we Wrocławiu. Ja tylko Wrocław widzę. Pałac Kultury tam się wynurza. Kurdupel. Tak. Dobrze mówię, hala targowa jak we Wrocławiu. Hala targowa fajna. A może... Ty, no tak. Chodź ryby zobaczymy. Aha, nie ma tu ryb. Myślałam, że to są stopy. Nie. Języki. Pięknie poukładane. Język łotewski jest łatwy. Ja tutaj tłumaczę język łotewski na polski. Jak się pisze ogórki? Proszę bardzo, tak się pisze. Czyli tak, piszemy tak bez o i bez ukreskowane. Czyli z błędem piszemy i górki. Już rozumiesz ten język, czy nie? Jeszcze ci wytłumaczyć? Jeszcze muszę. Piękna wołowinka. Smalec 5 euro, takie kiełbaski. Kaszanka 7,50. Co pani jeszcze tutaj wynalazła dobrego? Nie, nie do pana mówię. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj mamy takie. Ale ja nie jestem głodna w ogóle. Dlaczego my ciągle jesteśmy najedzone, jak chodzimy po takich różnych restauracjach? Słonina 12 euro kilogram. Tu mamy chlebki, 1 euro, taki chlebeczek. Tak wygląda hala, jak we Wrocławiu. No, identycznie. No, hala we Wrocławiu, taka targowa. Taka torba, riga. Ja się cieszę, że zobaczę Pałac Kultury najbardziej. Tyle śniegu. O, jest Pałac Kultury. Ale te skarpety naprawdę wzięłabym. Jest tak zimno. O, te! To jest 15 gocwoj. Aha. 15 euro. O, 15 euro. Drogo. Znaczy tanio, jak na taki mróz. Rękawice, skarpety. Tylko tutaj to się tylko to kupuje. Że nie chciało się pani jechać do Sopotu, to trzeba było jechać do Rygi. No, ale jesteśmy nad morzem. Chodźmy, zobaczymy te magnesy. Mam taką matrioszkę. Tą. Aha. Tą matrioszkę kupiłam sobie w Moskwie. Ona kosztuje 18 euro. Zapłaciłam za taką matrioszkę. Płaciłam około 150-120 zł, chyba jakoś tak. 12 lat temu. 11 lat temu, jak byłam w Moskwie.
Co my tu mamy jeszcze? A mamy taką dużą za 28. Też jest fajna. Ja lubię takie, wiesz, rzeczy. Matrioszki oglądać. Jak ładna. Najlepsze jedzenie. Jestem na dworcu w Rydze, dworzec kolejowy i tutaj mamy zestawienia pociągu, po której godzinie i dokąd my mamy. Tutaj mamy wszystko po Łotwie, z tego wynika. Chyba wszystko właśnie. Czy my mamy coś za granicę? No właśnie, chyba nie. Łotewskie dania. Zobaczmy, co my mamy. Suróweczki. Desery. O, jaka jak fajnie to wygląda. Są dania. No jest, jest. No, powiem krem z dyni. Dyni tutaj mamy grzanki. A to? Tutaj mamy dynię. Siedzimy sobie w takiej fajnej restauracji na dworcu w Rydze. No i tak szukałyśmy coś do jedzenia no, łotewskiego, w sumie tylko solianka była, ale na drugie danie to nie było za bardzo nic takiego łotewskiego, nie? Ryby były, ryby tak jak ryby są, no nic takiego. Kiełbaska, kaszanka. Kaszanka, kiełbaska, tak pokazywałam i tak mówię, dobra, to sobie zjemy coś innego, najwyżej sobie później pójdziemy do jakiejś innej restauracji. Na razie jemy takie coś. O, rybeczka, rybcia. Ja mam filet z kurczaka z ananasem i ziemniaczki. Także ja ryby, akurat ryby nie było dla mnie, więc no, musiałam coś innego. Jest ładna atmosfera i wydawało mi się, że to wszystko przyciągnie mnie do tej kuchni, że tu będzie dużo łotewskiego jedzenia, ale no, nic nie było za bardzo. No, chyba tak trafiliśmy może. No, ale dobra, poszukamy jeszcze. Jeszcze jesteśmy tutaj tyle dni, także smacznego. To jest, no, to jest naprawdę luksus. Takie szproty, nie, naprawdę te szproty tak smakowicie wyglądają, że ja naprawdę je spróbuję. Widzimy kamieniczki fajne, ryskie. Bardzo ładnie. W stronę Pałacu Kultury się wybieram. A jeszcze tak poświątecznie. Choineczka poświątecznie jest. W styczniu 2023. My musimy pałac Akademia Nauk w Rydze. Bo teraz przenieśli ten pałac z Warszawy. Tak, z Warszawy przenieśli do Rygi. Idziemy teraz zobaczyć. Tylko tak słyszałam, że obniżyli troszkę. Z 200, tak, z 200 tam 50 metrów do 65, więc będzie troszkę. To 2/3? No. Wiesz, transport drogi. Tak, tak. Trzeba było trochę o kosztów uciąć. Uciąć i tyle, nie? Chciałam powiedzieć, że my nie jesteśmy tu przypadkowo, tylko żeby się zagrzać, bo jest minus 25 albo minus 30. Ja myślałam, przysięgam, że jest minus 30. Ta, to ty chyba, że przyszłaś na zakupy. Mi jest zimno. Dzień dobry. Tak? Ale zobacz to, jakie ładne jest. Takie, taka moda łotewska. Zobacz, wszystko takie lniane, coś takiego, wiesz. A, dobra, tak. Taki... Dobry materiał. No, naprawdę. 82 euro, takie coś, taka bluzeczka czy coś. Zobaczmy, magnesy czy są? Magnesy są, ale takie
małe jakieś takie, nie? Stroje regionalne. Naprawdę mi się to podoba, ale jak to ręcznie robione, rękawiczki, to jest... Ile to kosztuje? 14,5 euro. To zrobione na szydełku albo na drutach, nie wiem, ale jest naprawdę rewelacyjne. Naprawdę coś takiego, bryloczek taki. I po 15 euro, 14,5 euro. Taka naprawdę nie oszukuję, ale ta skarpeta by się przydała mi teraz na nogi, euro. Na minus 30. Wpisujemy się. Widzi pani? Proszę. O, dwa nawet? O. Super. Widziała pani tyle śniegu w życiu, czy nie? Ja też chyba nie. Jak jeszcze miałam może 10, 15, nie, 10, 8, 10 lat, to były takie zimy w 90 roku. Poczuję się jak 30 lat temu, jak dziecko. O, z góry lepiej widać. Wejście 5-7 euro. No, który się panu magnes podoba? Bo ja chcę wziąć, nie mogę się zdecydować. Który się panu magnes podoba? Który magnes pan wybiera? Masz fajne wykałaczki do różnych takich sałatek, do różnych, do przystrojenia po łotewsku.